bo ty nie umiesz. I mówi, czy pozwolisz, że ja to zrobię za ciebie? Chciałbym tylko ciebie do tego użyć. Mogę. Pyta cię wielki Jahwe, czy ja mógłbym przez ciebie ogłosić Ewangelię? Czy mógłbym przez ciebie uzdrowić kogoś? Może uwolnić? Czy mógłbym? Czy pozwolisz? Czy pozwolisz? Zobacz! Zobacz te serce! On nie chce twoich umiejętności! On chce twojej wiary wielkości ziarnka gorczycy! Aby za pomocą ciebie usunąć górę! Usunąć górę! Usunąć górę! Zrozum to! Nie zaglądaj do Arki Przymierza! Wiecie, oni byli religijnymi ludźmi. 50 tysięcy ludzi padło. Posłuchaj, Filistyńczycy, przynajmniej Rzymie. W większości. Część się wysztywniła na tym rządzie. Rozumiecie? Ale przynajmniej żyli. Posłuchaj, lepiej być niewierzącym niż religijnym. Okej? Okay? I mówię o tej ziemi. Ja nie poruszam teraz tematu pójścia do nieba, ani bycia w piekle. Rozumiesz? Ja mówię o życiu tutaj na ziemi. Bo Słowo Boże mówi, lepiej gdyby nie poznali prawdy, niż poznawszy wycofali się. Okej? Okay? Lepiej gdyby nie poznali prawdy. Poznałeś prawdę. Nie zaglądaj każdego dnia, nie wstawaj rano mówić, czy ja dzisiaj dam radę głosić Ewangelię, czy ja dzisiaj... To ty w ogóle jaki demon zamętu jest, demon zamętu. Wstał, wol, 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 trzeba powiedzieć, wol w imieniu Jezusa, precz! Odczynić! Rozumiesz? Wol, wol! I masz co zrobić? Masz zacząć. Co masz zrobić? Zacząć! Co zrobić? Zacząć! 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 Bóg mówi do Jozuego! Jozue! Na którejkolwiek pięci ziemi postawisz nogę, ja będę z tobą. Ale co najpierw mówi? Nogę postaw Jozue. No, Jozue miał plan. Panie, ty pójdź pierwszy. A Bóg mówi, nie, 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 nie. Umówmy się tak. Twoja stopa, moja stopa. Aleluja. On tak jest. Pokazuje ci prostą zasadę Bożą, proste tory Boże. Nie ma czegoś takiego, że Bóg zadziała, że na przykład ty wstaniesz rano i mówisz tak. Teraz może taką odwagę, halleluja, Boże Panie, odwagę, 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 Bóg mówi, ale uspokój się, wstałeś rano i się strasznie miotasz. Nie miotaj się, zjedz śniadanie, chyba że pościsz, ale weź nie miotaj się. Przecież powiedziałem ci dawno w psalmie, na próżno rano wstajecie i się troskacie, nie troskaj się. Panie, ale tak będę cię chciał dzisiaj głosić, chciałem chciał zdarzyć w ogóle, mówi, ale przestań, przestań, szalon! Silencio! Polko wieri! Mówi. Jak mówią bracia Rosjanie. Tylko wiesz. W co mam wierzyć, panie? W co? Że jestem w tobie i nigdzie się nie wybrałem. Jestem w tobie cały. Jeśli położysz swoją rękę, może mieć niezrobiony manikir. Może mieć trochę brudu za paznokciami. Ale jeśli położysz swoją rękę, to ja na pewno położę swoją. Amen. Jeśli otworzysz swoje usta, żeby ogłosić moją prawdę, to na pewno ja uwolnię moje słowa przez twoje usta. Na pewno będziesz ze mną. Na pewno będę z tobą, gdyż w Grypsie do Rzymian jest napisane, nie zostawię cię i nie opuszczę. I nic cię nie wyrwie z ręki mojej. Amen. I nic cię nie odłączy od miłości mojej. Powiedziałem to 2000 lat temu, a ja się nie rozmyślam. Bo jestem stały. Bóg jest Bogiem stałości. Jak ktoś powiedział, to jest tak do końca wszechrzeczy. Rozumiecie? A więc On jest z tobą rano. Przed kawą poranną jest z tobą nawet. Kiedy jeszcze masz ropę w oku. Kiedy w ogóle nie wyglądasz na kaznodzieję mocy. On jest z tobą. Rozumiesz? Bo On nie ma ropy w oku, gdyż nie śpi, nie drzemie stróż Izraela. Amen. Jak nie śpi, nie drzemie, to nie ma ropy w oku. Rozumiesz? Musimy w prosty sposób analizować rzeczy. On jest normalnym Bogiem i prostym Bogiem. On jest z tobą i musisz zacząć w tym chodzić.
Nie możesz zaglądać, nie możesz przechodzić mimo, jak taki Szymon Cyrenejczyk, który Jezus niesie krzyż, a on udaje... Wiesz, o co chodzi? Nic się nie dzieje. Hele, ty idzie, czujesz klimat, to jest opisane w Ewangeliach, idzie Szymon Cyrenejczyk, dzieci ma, normalny ojciec, bo ten ma dzieci, normalny ojciec, pobożny Żyd, idzie i udaje, że nic się nie dzieje. Człowieku, Jezus niesie, zobacz, zbity, poraniony człowiek idzie, Syn Boży, oni wszyscy wiedzą, on przechodzi mimo i udaje, że nie ma. Wiecie, co mu zrobili? Jezus wtedy pada, najlepszy numer, pada wtedy Jezus, przestaje mieć siłę jego ciało, oni ściągają z niego tą wielką belkę i temu Szymonowi dają, mówię, masz nieś! Przechodził mimo, zaglądnął sobie tylko kątem oka, rzucił, żeby rodzinie powiedzieć, szedł szybko nowinę powiedzieć rodzinie. Widziałem, że Syna Bożego. Wiesz, jak to tata wraca do domu i teraz siedzie i siada i takie nowinki mówi. Wszyscy, żona, aha, naprawdę. Ale okazało się, że wiecie, co się stało? Popsuł mu się plan. Załadowali mu krzyż na plecy. Rzymscy oprawcy. Powiedział, teraz nieś. I wrócił do domu zajechany jak koń maciarza. I żona mówi, co tam Szymon z tobą się dzieje? Gdzie ty byłeś, Szymon? A Szymon mówi ciebie, a Szymon mówi, nie mów do mnie, jestem innym człowiekiem. To zmieniło Szymona! Jak wlazł tym krzyżem na Golgotę! Jak doświadczył tego! Chcę ci tego oszczędzić, przyjacielu. Chcę ci oszczędzić wędrówki na Golgotę. Na kroma ci chodzić na Golgotę, on już tam poszedł. Już stamtąd wrócił. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Poszedł i wrócił. Proszę Cię, nie daj sobie załadować diabłu krzyża na plecy. Ale jak będziesz przechodził mimo, jak będziesz zaglądał do Arki, rozumiesz? Jak nie będziesz chciał wejść na maksa, to będziesz nosił krzyż. I będzie Ci w życiu źle. I będziesz mówił, Pan mnie doświadcza. Nie Pan Cię doświadcza. Magister inżynier Lucyfer Cię doświadcza. Rozumiesz, kto Cię doświadcza? Bydle z piekła rodem. Rzymski żołnierz załadował Ci krzyż, nie Pan. Nie mieszaj w to Pana. Ale na Twoje życzenie, bo przechodziłeś mimo. Wcześniej jeszcze był inny artysta. Jezusa zabierają, a on szedł z tyłu. Rozumiesz, nie udawał, że się nic nie dzieje, jeden z jego ludzi. Złapali go, zabrali mu prześcieradło, z gołym tyłkiem musiał uciekać. Opisany jest go z tego Ewangelii Marka. Czujesz? Chcę, żebyś nie chodził nago i chcę, żebyś nie nosił krzyża, proszę Cię. Chcę, żebyś chodził w odzieniu królewskim i z godnością króla. Chcę, żebyś był jak ci ludzie opisani w 7 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Zobaczcie, przyszli tedy mężowie z Kiriat Joarim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego Eliazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. W tym domu Bóg był uczczony, on był wywyższony. Nie było tam Filistyńczyków i nie było religijnych Żydów. Eliezer dał się jako młody chłopak wyświęcić na kapłana i 20 lat Arka stała u nich w salonie. Czy chciałbyś, żeby u Ciebie mieszkał Jezus w salonie? Czy chciałbyś, żeby w Twoim pokoju stał tron pański? Czy chciałbyś wchodzić do swojego salonu, gdzie stoi piękna plazma, rozumiesz? I na Twojej pięknej sofie Syn Boży ogląda sobie Discovery i mówi, czy widzisz moje dziecko, jakie piękne wielbłądy stworzyłem? A Ty siadasz koło niego, pijecie herbatę, którą on stworzył, w filiżankach, które on wymyślił. Chciałbyś tak? Czy chciałbyś tak? Czy chciałbyś tego właśnie? Więc nie przechodź mimo. Więc zobacz, prosty tor pański. Zaangażuj się w służbę Bożą. Zaangażuj się w duchowe życie. Zostaw wszystko, co wydaje Ci się możliwe do zrobienia. Zacznij marzyć o rzeczach niemożliwych. Sięgnij głęboko w miejsca ukryte w Twoim duchu, które mówią do Ciebie. Oto ja jestem Pan wszelkiego ducha i wszelkiego ciała. Oto wszystko jest możliwe dla Ciebie, który wierzysz we mnie. Oto będę Ci błogosławił jak Abrahamowi.
Oto będę ci błogosławił, ale wstań i idź. Przyjaciele, niech jutrzejszy dzień już nie będzie taki jak dzisiejszy. Niech jutrzejszy dzień będzie dla ciebie dniem zmiany, kiedy będziesz przyjmował Bożą moc i przepuszczał przez siebie Bożą moc. Kiedy zgodzisz się na to z Bogiem, kiedy powiesz do Niego tak, ja tego chcę, ja tego chcę, ja tego chcę, ja tego chcę. Wiecie, to często nie jest łatwe. Moja mała córeczka zapytała mnie, tato, kiedy spędzimy razem trochę czasu? Ja mówię, w lipcu. Rozumiesz mnie? Ale modlę się o to. Modlę się o to, żeby każdą sekundę, którą mam w życiu, podzielić w taki sposób, żeby móc chociaż jej dać kawałek. Ale wiecie, kiedy widzę tych ludzi, którzy, gdy głoszę im słowo, to nawracają się do Boga. Kiedy czytam te SMS-y od ludzi, którzy są uzdrawiani, kiedy czytam te maile od ludzi, którzy są uzdrawiani, uwalniani, kiedy napisała do mnie dziewczyna, która była u was na spotkaniu, powiedziała, że jej minęła, że została uzdrowiona z anoreksji w jednej chwili, kiedy padła pod Bożą mocą, wstała i była wolna od anoreksji. To jestem szczęśliwym człowiekiem wtedy i mówię, Boże, to jest warte tego. A on mówi do mnie, Artur, ja ci wynagrodzę wszystko. Każda sekunda twojego życia poświęcona mi zostanie ci wypłacona w diamentach i złocie w Królestwie Bożym. A tu na ziemi doznasz najwyższego stanu szczęścia. I zaspokojony, jestem zaspokojony. Nie boję się i nie lękam. Rozumiesz? Po prostu.